Siedem kroków, jak przygotować się do spowiedzi świętej. Podejmij decyzję. Czy czujesz się źle ze swoim życiem i grzechami? Wierzysz w moc przebaczenia Jezusa? Spowiedź jest więc dla Ciebie. Przygotuj się do spowiedzi poprzez modlitwę i refleksję. Skorzystaj z rachunku sumienia. Zastanów się nad swoimi grzechami i przygotuj listę tych, których chcesz wyznać. Znajdź kościół lub kaplicę, gdzie będzie odbywać się spowiedź. Możesz sprawdzić godziny spowiedzi w internecie lub skontaktować się z parafią. Przyjdź na miejsce spowiedzi i wejdź do konfesjonału. Ksiądz tam jest, aby Ci pomóc. Jezus w osobie kapłana chce Cię wysłuchać. Nie musisz znać jakichś formułek spowiedzi, mów tak, jakbyś rozmawiał z przyjacielem. Wyznaj swoje grzechy kapłanowi, staraj się być szczery i dokładny. Nie ma też potrzeby szczegółowego opisywania, ale powinieneś mówić jasno i zrozumiale. Po spowiedzi posłuchaj rady kapłana i przyjmij pokutę. Pokuta może składać się z modlitwy, postu lub dobrych uczynków. Podziękuj Bogu za spowiedź w modlitwie. Staraj się już nie grzeszyć.